Gostyń, niewielkie miasto w Wielkopolsce w pobliżu Leszna, znane z huty szkła czy cukrowni o tej samej nazwie, słynie chyba jeszcze bardziej czymś, co nie leży nawet w jego granicach, a 1 kilometr dalej na wschód, Świętą Górą, zabytkowym zespołem kościelno-klasztornym księży Filipinów, sanktuarium świętogórskiej róży duchownej. Najstarszy zachowany dokument dotyczący Świętej Góry pochodzi z roku 1512 i jest dekretem podpisanym przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, stwierdzającym nadprzyrodzony charakter wydarzeń zaistniałych przy świętogórskim wizerunku Matki Bożej i zezwalającym na kult publiczny i budowę kościoła. Tym wizerunkiem maryjnym nie był jednak jeszcze ani obecnie czczony tu obraz, który powstał dopiero w roku 1540, ani odbierająca z dawien dawna cześć na Świętej Górze Pieta figura, która mogła być wyrzeźbiona w drugiej połowie XVI stulecia. Maryja w naszym świętogórskim obrazie, siedząca na tronie albo jakby na jakimś balkonie, trzyma na swej lewej dłoni Chrystusa Króla. O Jego królewskości świadczą atrybuty tejże królewskości, jakie On trzyma w swoich dłoniach. Maryja jest patronką drogi do Chrystusa. Jest na Świętej Górze zwana Różą Duchowną, bo w prawej dłoni trzyma biały kwiat róży, stylizowany. Ten właśnie wizerunek osadzony pośród jakby dwóch innych obrazów, widok Gostynia z XVI wieku i widok pierwszego kościółka, jaki tutaj był zbudowany w 1512 roku. Ten właśnie obraz, jej wizerunek wśród takiej scenerii pokazuje, jak mówią niektórzy, że jest ona panią tej ziemi. Tej, to znaczy gostyńskiej, tej, to znaczy poznańskiej, tej to znaczy polskiej. Różo duchowna, z tronu Bożego na Świętej Górze płonie łask wiele. W codziennym trudzie, bo nad tym tronem duch się unosi róży duchownej Matki Kochanej. Ona spogląda na swoje dzieci, troską otacza, leczy, ratuje. Od zła każdego róża duchowna chroni swe dzieci. Przy Tobie, Matko, ufność się budzi, wiara umacnia na dalszą drogę. Nie zbłądzę, Matko, gdy Twojej dłoni z rąk nie wypuszczę, korząc Cię przed Twym najświętszym obrazem. W Błażejewie, w kościele, którym opiekuje się autor licznych wierszy ku czci świętogórskiej Róży Duchownej, ksiądz Tadeusz Nagel, znajduje się nie tylko piękna kopia omawianego obrazu pędzla Mariana Kaczmarka z Łodzi. Oprawą dla tej kopii jest ołtarz, który przed wiekami w pierwszym drewnianym kościele na Świętej Górze mieścił oryginał obrazu. Po wybudowaniu bazyliki obraz cudowny i krzyż, który jest tam taki piękny, przeniesiono do bazyliki, a ten ołtarz widocznie wtedy już był niepotrzebny, bo kościół stary został rozebrany. I według wszelkich danych teraz już mamy pewność, pierwszy nasz Filipin, ksiądz Grudowicz, kazał ten ołtarz, czy ojcowie nasi później, czy wcześniej kazali przenieść tu do Błażejewa, do tego kościoła. Ołtarz jest wykonany w pięknym ludowym stylu w rzeźbie. Jest on oczywiście cały przepięknie zdobiony w kolorach. Po konserwacji okazało się, że są bardzo bezcenne te wszystkie rzeźby i farby. Każdy kolor, który widzimy tutaj, jest naniesiony najpierw na złoto i srebro karatowe. Najdroższym wtedy kolorem był seledyn. Ten seledyn, który przebija w całości ołtarza, jest znakiem, że ten ołtarz był zamówiony dla jakiejś bardzo
wielkiej, wspaniałej rzeczy, a tym właśnie tą rzeczą był cudowny obraz Matki Bożej. Inny kościółek, z którym na krótko, choć bardziej bezpośrednio związały się losy świętogórskiej Róży Duchownej, to pobenedyktyńska świątynia z roku 1301 w Starym Gostyniu. Obydwa cudowne wizerunki maryjne ze Świętej Góry i obraz, i pieta wywiezione zostały na czas najazdu szwedzkiego w połowie XVII wieku na Śląsk, skąd, jak podaje stara kronika, po uśmierzeniu zawieruchów w narodzie sprowadzone zostały do Starego Gostynia i stamtąd dopiero w procesji, jak najuroczystszej, odniesione są na ich właściwe miejsce, czyli na Świętą Górę. Adam Florian Konarzewski, herbów Ręby, dworzanin króla Jana Kazimierza, wielki czciciel świętogórskiej Róży Duchownej, przed którą jego matka miała uprosić jego poczęcie, a później uzdrowienie, marzył o postawieniu na Świętej Górze wielkiej świątyni jako wotum. Ale zanim to marzenie mógł zacząć spełniać, zapewnił sanktuarium świętogórskiemu stróżów w postaci księży Filipinów. W roku 1668 stał się współzałożycielem na Świętej Górze pierwszej w Polsce kongregacji oratorium świętego Filipa Neri. Stworzył ku temu warunki materialne. Pomysłodawcą był jego przyjaciel z Poznania, ksiądz Stanisław Grudowicz. On zapoznał się w Rzymie z ideą, bardzo oryginalną formą pracy duszpasterskiej, jaką było oratorium. I on przyczynił się do tego, aby na polskiej ziemi ta forma pracy duszpasterskiej, forma oratorium, a więc docierania do ludzi nie tylko poprzez nabożeństwa, msze święte, kazania, ale też i przez piękno muzyki, przez kręgi, dziś nazwalibyśmy kręgi biblijne, tłumaczenie i wspólne dyskutowanie nad problemami wiary, nad tekstami patrystycznymi. On to wszystko nie tylko dostrzegał w oratorium rzymskim, ale też pragnął, aby to przenieść na grunt polski. Święty Filip, jako człowiek renesansu, pochodzący z Florencji, jako młody człowiek, przybył do Rzymu, by rozpocząć swoją misję, swoją działalność. Choć marzył o wielkich misjach Kościoła w krajach pogańskich. Jego ówczesny spowiednik powiedział, że miastem i miejscem jego misji jest Rzym. Święty Filip nigdy go już nie opuścił. Realizował swoją koncepcję ewangelizacji, którą dziś można by nazwać ewangelizacją miłości. Założył najpierw Bractwo Trójcy Przenajświętszej, aby pochylić się nad ludźmi chorymi, cierpiącymi, a zwłaszcza tymi, którzy przybywali do Rzymu, by spotkać się z Ojcem Świętym. Interesowali go również ci pielgrzymi, którzy, znalazłszy się w świętym mieście z różnych okazji jubileuszowych, pozbawieni byli dachu nad głową i nie mogli zaspokoić tu innych elementarnych potrzeb. Święty Filip, jako 36-letni człowiek, a więc już dojrzały, też pod w pewnym sensie naciskiem swego spowiednika, podjął decyzję, by przyjąć święcenia kapłańskie i rozpocząć działalność kapłańską najpierw w małym kościele San Gerolamo della Carita, a następnie Florenczycy przekazali mu przepiękny kościół San Giovanni Florentini w Rzymie, aby również i tym kościołem się opiekował. Oratorium zaczęło swoją misję w sposób bardzo, może najpierw bardzo skromny, ale następnie bardzo szeroko zakrojoną na całe miasto, gdzie do oratorium przychodzili nie tylko ludzie prości, ale również i dygnitarze kościoła, również i kardynałowie. Święty Filip był swego czasu uważany za
wielkiego doradcę papieży, człowieka, który na wskroś był oddany sprawie Kościoła. Pan na swym tronie siedział, gdy potop świat psował. Pan na swym tronie będzie na wieki królował. Tenże serce i siłę ludu swemu daje i ziemi błogosławi na jej urodzaje. Dopiero kiedy Filipini przyszli tutaj na Świętą Górę w roku 1668, podjęto starania, by budować świątynię nową, godną czci Matki Bożej, i podjęto decyzję, aby świątynię tę budować na wzór kościoła świętego Piotra i Pawła w Krakowie. Sam główny fundator, pan Adam Konarzewski, postanowił uczynionym własnym, jak mówi, abrysem, czyli własnym, wykonanym własnym rysunkiem, plany tego kościoła stworzyć. Uroczyście położono kamień węgielny pod budowę kościoła w roku 1675, ale opatrzność Boża inaczej sprawiła, bo główny fundator Adam Konarzewski w rok po rozpoczęciu prac umiera. Wydaje się rzeczą beznadziejną, kto podejmie się dzieła budowy tak potężnej świątyni, jaką nakreślił sam główny fundator. I wtedy z kronik tych klasztornych dowiadujemy się, że jego żona Zofia z Opalińskich-Konarzewska wyjechała do Włoch, między innymi zwiedzając różne kościoły, przede wszystkim Bazylikę Świętego Piotra, ale też i nowo wybudowany kościół w Wenecji, kościół Santa Maria della Salute, Matki Bożej Ocalenia. Architektem tamtego kościoła był pan Baltazar Longena. Fundatorka Zofia z Opalińskich-Konarzewska, wdowa po głównym fundatorze, zwiedzając ten kościół, była tak zachwycona i zauroczona, że postanowiła, by innego kościoła na Świętej Górze nie budować, jak właśnie według wzorów włoskich. Postarała się u żyjącego jeszcze wówczas architekta weneckiego, Baltazara Longeny, o podobny projekt dla Świętej Góry. Wstrzymano prowadzone już prace i dopiero po otrzymaniu nowego projektu w roku 1677 rozpoczęto budowę kościoła w stylu włoskim z dominantą kopuły. Zaangażowano do budowy muratora włoskiego z rodu Catenacich. Część dokumentów archiwalnych wymienia Jana Jerzego, ale najnowsze badania wskazują raczej na Andrzeja Catenaciego. Na przyszły rok przeżywać będziemy wielką uroczystość związaną z 300-leciem poświęcenia, a więc konsekracji bazyliki, czyli oddaniem do użytku wiernym i ludziom tej świątyni już poświęconej przez ówczesnego biskupa poznańskiego. Kwestia budowy kopuły na bazylice to osobny rozdział. Zaangażowany został do niej Pompeo Ferrari, murator wielkopolski, związany z rodem Leszczyńskich. Wzniósł kopułę, która jest jedną z największych w środkowej Europie. Pani Zofia Kosak-Sztucka, która przyjeżdżała tutaj do swojego syna, który był w konwikcie na Świętej Górze, zwiedzając ten kościół, tym kościołem też była tak bardzo urzeczona, napisała bardzo piękne wspomnienie zatytułowane Cud włoski na polskiej ziemi. Króluje nad miastem wspaniała świątynia. Blaskiem korony Pana zwiastuje. Wzgórze to święte woła, przyciąga serce człowiecze. Z góry tej płyną miłości zdroje, fale pokoju, błogiej radości. Gdy na nim staniesz, same kolana chylą się kornie przed majestatem, który tu panuje. Inaczej patrzy tu każdy pielgrzym na drogi życia, po których idzie. To święte wzgórze wiedzie do nieba, świętości wiedzie drogą. Wnętrze kościoła oświetlane jest przez 16 okien w bębnie kopuły i 8 okien w latarni nad kopułą.
Do tego dochodzi światło znad ołtarzy bocznych kaplic, których jest 6 w ośmiobocznym wnętrzu. 2 pozostałe boki to na osi kościoła z jednej strony wejście, a z drugiej centralna część prezbiterium z wnęką ołtarza głównego. Miejsce na ołtarz główny zostało tak zaprojektowane, że widoczny jest on od bramy kościoła przez otwarte drzwi. Wchodzący widzą dobrze cudowny obraz świętogórskiej róży duchownej, choć jest on w dość odległej perspektywie. Tłem dla obrazu jest nastawa ołtarzowa, kopia ołtarza z wrocławskiego kościoła jezuitów w stylu włoskich ołtarzy Andrea Pozzo. Do najbogatszych i bardzo kunsztownych elementów ołtarza należy tabernakulum. Z miedzi pozłacanej i ze srebra wykonał je w połowie XVIII wieku wrocławski złotnik Tomasz Plakwic. W zwieńczeniu ołtarza na życzenie fundatorki, którą była Helena Stworzyńskich-Rogalińska, pisarzowa ziemska poznańska, znajduje się relief z wyobrażeniem Trójcy Świętej, wykonanej według rzeźbiarskich kompozycji Andrea Pozzo. Wśród wotów z lewej strony herb wręby rodu Konarzewskich, z których, jak wiemy, wywodził się główny fundator bazyliki. Na uwagę zasługują dwa ołtarze boczne prezbiterium. W lewym znalazła miejsce cudowna pieta z pierwszego drewnianego świętogórskiego kościoła, a prawy poświęcony jest założycielowi filipińskich oratoriów, świętemu Filipowi Neri. Z ołtarzy w bocznych kaplicach przylegających do półkolistych naw bocznych wyróżnimy ten, w którym wisi drewniany krzyż, trzeci najstarszy zabytek Świętej Góry, podobnie jak cudowny obraz i pieta pochodzący z drewnianego kościoła, nad krzyżem obraz ze świętym Florianem strzegącym Świętej Góry. I ołtarz Matki Bożej Różańcowej po przeciwnej stronie. U stóp świętego Dominika pies, symbol wierności. Niedaleko tego ołtarza, w sąsiedztwie ambony, powieszona jest stara chorągiew arcybractwa różańcowego, założonego na Świętej Górze w roku 1631. Stiukowa ambona powstała w roku 1756. Murzynek jest tu dość osobliwym atlantem. Barokowy konfesjonał, jeden z 18. Rokokowe umeblowanie zakrystii. Pokazujemy to wszystko, znikomą część wystroju i wyposażenia bazyliki, by choć zasygnalizować piękno siedziby świętogórskiej róży duchownej, siedziby niestety niszczejącej, a nie odnawianej z powodu braku funduszy. W zakrystii świętogórskiej bazyliki przechowywane są cenne zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne, ornaty pięknie tkane i haftowane, srebrne lub pozłacane, inkrustowane klejnotami monstrancje czy kielichy.
zakrystii wystawiony jest relikwiarz mieszczący ludzką czaszkę, uważaną za czaszkę Adama Floriana Konarzewskiego. W podziemiach rozległa krypta powtarza ośmioboczny rzut głównej części kościoła. Tu, w krypcie fundatorów, jest i trumna Adama Floriana, ale można tylko snuć przypuszczenia, która z trumien zawiera jego doczesne szczątki. W cieniu świątyni, w ciszy, spokoju, ciała zastygłe tu odpoczywają. Prochy ich mówią o przemijaniu. Kości zbielałe myśli pobudzają o tajemnicy śmierci, kiedy w zamyśleniu stawiam tu kroki. Patrzę na trumny kapłanów świeckich, którzy tu żyli, w Bogu umierali. Wtedy wieczność bliska. Staję na jej progu i patrzę w niebo, do którego dążę. W osobnym pomieszczeniu krypty leży trumna ze zwłokami sługi Bożego księdza Wawrzyńca Kuśniaka, który żył w latach 1788-1866, a zmarł w opinii świętości. Przez 27 lat do końca życia był przełożonym kongregacji na Świętej Górze, jednym z ostatnich przed kasatą w roku 1876. W roku 1953 otwarto jego trumnę, co było konieczne przed rozpoczęciem procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji. Z okresem Kulturkampf, z okresem kasaty, oczywiście kościół i klasztor jakiś czas był zamknięty, później tutaj duszpasterzowali księża, tak zwani kapelani w kościele pofilipińskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku pierwszy zjawił się tutaj ksiądz Józef Witek, który z Tarnowa przyszedł, aby tutaj w macierzy Filipinów polskich rozpocząć na nowo działalność, by idea świętego Filipa mogła się dalej rozwijać i poprowadzić wieloraką formę duszpasterskiej pracy. Nade wszystko stróżów sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej. Koronacja świętogórskiego cudownego obrazu, o której myślano już w XVIII wieku, stała się możliwa dopiero w obecnym stuleciu. 24 czerwca 1928 roku odbyła się rękoma ówczesnego prymasa Polski, kardynała Augusta Chlonda. Dowodem tej koronacji są nie tylko korony zawieszone na jej cudownym wizerunku w bazylice, ale jest też inny materialny dowód w postaci buli papieskiej papieża Piusa XI, który w 1928 roku na ręce kardynała Chlonda przysłał ten oto dokument, by dać wielką radość nie tylko Filipinom,
ale mieszkańcom ziemi wielkopolskiej, że obraz Matki Bożej na Świętej Górze jest ogromnego znaczenia, że tutaj Matka Boża szczególnie działa i dlatego obraz papieskimi koronami będzie ukoronowany. Odbywały się na Świętej Górze w czerwcu 1978 roku uroczystości złotego jubileuszu wydarzenia wielkiego. Dla nas ta historia ma tym bardziej wielkie znaczenie, ponieważ przewodniczył jej ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, który za niespełna 4 miesiące w Rzymie został wybrany na pasterza całego Kościoła. Ta uroczystość, z autopsji mi znana, zgromadziła wtedy tysiące wiernych, nie tylko gostyniaków, ale i Wielkopolan, wielu kapłanów, biskupów. Cieszyliśmy się, że jej wizerunek jest ukoronowany, że w tych nowych czasach, w czasach jeszcze trudnych, bo to był 1978 rok, nadal gromadzi tutaj rzesze wiernych, którzy przez jej pośrednictwo idą do oblicza Bożego. Chóry tutaj istniały od 1918 roku. W zasadzie pierwszy raz taki duży chór mieszany został powołany na koronację obrazu, która była właśnie w 1928 roku. I w zasadzie z przerwą krótką na czas II wojny światowej tutaj chóry cały czas działały i działają. Właśnie w tej formie, w jakiej obecnie chór wygląda, działamy od 1995 roku. Właśnie nawiązałem tutaj kontakt z młodzieżą z Kostynia i z okolic, którzy postanowili właśnie włączyć się w to dzieło naszej tutaj działalności oratoryjnej, bo tak trzeba tą działalność muzyczną określić. Działamy tutaj w obrębie Kostynia. Mamy tutaj swój jednomiesięczny, tak raz w miesiącu mamy mszę świętą. Spotkamy się tutaj ze wszystkimi niesłyszącymi i słabo słyszącymi i głuchoniemym całkiem. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tej mszy świętej w ogóle. I raz w miesiącu się spotykamy, dlatego nie ma słów, żeby oni nie przychodzili do tego kościoła. Jest taka jedna pani tłumaczka języka migowego,
też przychodzi, w tej chwili jest też tu u nas i wytłumaczy im to. Jeśli chcą, żeby ta msza święta szybko szła, mówi na przykład, to oni chcą, żeby pani jakoś wytłumaczyła, a jeśli nie, mówi, tej pani nie ma, to czy ksiądz sobie daje radę, żeby na migi im wytłumaczyć to wszystko. Duszpasterstwo głuchoniemych nie jest jedynym duszpasterstwem specjalistycznym na Świętej Górze. Do najprężniejszych należy duszpasterstwo anonimowych alkoholików, a ponadto duszpasterstwo wojskowe, opieka nad młodzieżą i tym podobne. Przy klasztorze istnieje nawet dyskusyjny klub filmowy, a pielęgnowanie muzyki oratoryjnej przejawia się nie tylko poprzez działalność chóru i orkiestry, ale również poprzez organizowanie festiwali muzyki religijnej. Świętogórska Orkiestra Dęta jest kontynuacją orkiestr, jakie na przestrzeni ponad 300 lat były utrzymywane przez klasztor dla kultu Matki Bożej Świętogórskiej. Były to orkiestry kameralne, z niewielu muzyków złożone, ale wybitnych. Dyrygenci przeszli nawet do historii muzyki, jak między innymi Zeidler. Orkiestra powstała z inicjatywy księdza Józefa Jury, przełożonego ówczesnego klasztoru, który właśnie chciał wskrzesić tradycje muzyczne, jakie tutaj miały miejsce. Orkiestra to moi uczniowie przeważnie, grający prawie na wszystkich instrumentach dętych, z wyjątkiem może obojów czy fagotów. Rola Sanktuarium Świętogórskiego to również kształtowanie serc i sumień ludzi, którzy tutaj przybywają do Bożej Matki. Jeden z biskupów polskich nazwał Maryję, Świętogórską Różę Duchowną, wychowawczynią nowych pokoleń świętych. To właśnie tutaj, w cieniu świętogórskiego obrazu, kształtował swoją świętość i doskonałość sługa Boży ksiądz Wawrzyniec Kuśniak, kandydat na ołtarze ze Zgromadzenia Księży Filipinów. Wielką chlubą ziemi gostyńskiej jest też sługa Boży Edmund Bojanowski, którego dekret heroiczności cnót podpisał już Ojciec Święty. Beatyfikacja planowana jest na czerwiec 1999 roku podczas pielgrzymki papieża do Polski. Edmund Bojanowski był niezwykłej pobożności człowiekiem. Codziennie chodził na świętą górę gostyńską, gdzie modlił się do Matki Bożej Świętogórskiej. Potem szedł do instytutu, przy którym była ochronka i maleńki szpitalik, i przez łąki do Podrzecza, gdzie powstała pierwsza wiejska ochronka. Wracał w godzinach popołudniowych do Grabonogu, często już był zimny obiad, i znowu po krótkim odpoczynku szedł na Świętą Górę na Nieszpory. Był to człowiek, który po prostu całe swoje życie poświęcił Matce Bożej Świętogórskiej, jak i również działalności dla ludzi nieszczęśliwych, dla dzieci, dla sierot. W tym dworze, przed którym stoimy, mieszkał Edmund Bojanowski blisko 30 lat. Tu powstały jego pomysły dotyczące ochronek wiejskich, Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urzędniczek Najświętszej Marii Panny. Skąd się wziął pomysł ochronek? Otóż znany filozof poznański August Cieszkowski napisał broszurę o ochronach wiejskich. Edmund Bojanowski po przeczytaniu tejże broszury zaprosił sławnego filozofa do Gostynia na wykład. Pod wpływem właśnie tejże rozprawy zaczął myśleć o ochronkach, stąd pierwsza ochronka, która powstała w Poznaniu. Dzień dobry.
Pracujemy tu już 7 lat. Ochronka nasza jest prowadzona w duchu ojca Edmunda Bojanowskiego, który zakładał ochronki na ziemiach polskich. Zalecał, abyśmy nasz program realizowały w duchu Bożym, a więc zalecał nam, byśmy kochały dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa i z radością, miłością je wychowywały. Było tyle lat, gdy przyszedłeś, Panu ja, oto jestem dzieckiem Twym, a Ty mieszkasz w sercu my. Edmund Bojanowski w różnych dziedzinach, to był bardzo uniwersalny człowiek, był poetą, tłumaczem literatury, pierwszy przetłumaczył Manfreda Lorda Byrona, pierwszy po prostu tłumaczeń różnych dokonywał i publicystą był, pisał do czasopisma XIX-wiecznego, które wychodziło w Lesznie, Przyjaciel Ludu. No, działał w ramach Ligi Polskiej wspólnie z Ewerystem Estkowskim, był odpowiedzialny za wydawanie tanich książek dla ludu. Zaczął tworzyć również czytelnie ludowe. Myślałem, że ten dworek podzieli los wielu innych dworów w Polsce i również w Wielkopolsce. Jednak po przeczytaniu w 1976 roku książki Amelii Szafrańskiej Surducz Rewerenda bardzo mnie zainteresowała właśnie historia tegoż dworu i osób, które się tutaj urodziły, a mianowicie sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego. To było przyczyną do tego, aby podjąć się kiedyś w przyszłości restauracji tego dworu, remontu. I tak, kiedy zostałem dyrektorem, w 79 roku przystąpiłem do remontu tego dworu. Muszę powiedzieć, że bardzo mocno pomagali uczniowie, młodzież pracowała, robili tę najczarniejszą robotę, rzemieślnicy po prostu robili roboty konstrukcyjne. Natomiast mieszkańcy wioski przyczynili się również do tego, aby przywieźć cegłę, przywieźć żwir, piasek. No i takim wspólnym mozołem za niewielkie pieniądze, wtedy zresztą zupełnie śmieszne, udało się odrestaurować i w 1981 roku, 16 listopada, zupełny przypadek, bo w dzień Edmunda, imieniny Edmunda, został ten dworek oddany do użytku. Dziś sługa Boży Edmund Bojanowski jest w przededniu beatyfikacji. W Bazylice Świętogórskiej wybrano już miejsce, gdzie ulokowany będzie jego wizerunek jako nowego błogosławionego. Medale z podobizną Edmunda Bojanowskiego już można znaleźć w maleńkim przyklasztornym muzeum na Świętej Górze, gdzie sąsiadują z medalami odlanymi ku czci świętogórskiej Róży Duchownej. Tu prezentowane są również stare metalowe ozdoby cudownego obrazu, rozmaite cenne krzyże, rzeźby, świeczniki i inne zabytkowe przedmioty. Święta Góra dla ludzi wierzących to sanktuarium, miejsce święte pomyślane również jako dom rekolekcyjny, który od ponad 30 lat gromadzi tu ludzi różnych stanów, zawodów, aby mogli przeżyć swoisty czas wyciszenia,
duchowego oddechu, tak bardzo potrzebnego współczesnemu człowiekowi zagonionemu w wirze codziennych spraw. Odosobnienie w murach klasztoru to możliwość refleksyjnego spojrzenia w głąb swojego serca. Na takie rekolekcje klasztor świętogórski serdecznie wszystkich zaprasza. Wśród drzew zieleni, pełen majestatu, w zadumie stoi klasztor świętogórski. Nad nim góruje świątynia piękna, na tle błękitu słońca promieni, zachwyt budzi. Nad dziełem tak pięknym. Drzwi do klasztoru szeroko rozwarte, proszą do wnętrza w zaciszne progi. Dom ten zamieszkały przez synów Filipa od paru wieków. Służą Bogu, ludziom, pod Maryi opieką. Śpiew ptaków, szum wiatru, w sercu radość budzi tutaj mieszkającym na świętej górze.